Cześć, witamy w tym odcinku. Dzisiaj kolejny odcinek. Tym razem nie o golfie, tutaj Boski nic ciekawego w zasadzie nie robi. Jak to nie? Dosknij sondę. Dosknij sondę, tak, bo tutaj ona nie wyszła bez podgrzania. Natomiast uratował się gwint, tutaj specjalny klucz do odkręcania sond. Muszę pokazać gwint, ale taki ładny tak, jest został. Uratowany. Ale tutaj tak w tytule jest teraz, można powiedzieć, taki pierwszy szczyt sezonu wymiany opon. I tutaj wielu klientów pyta nas, kiedy należy wymienić opony. I ciekawy też jestem, piszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie, kiedy najlepiej wymienić opony. Czy macie jakiś konkretny wyznacz, jakąś datę, temperaturę. U nas jak to wygląda? Ogólnie przez ostatnie lata sezon wymiany opon bardzo się zmienił. Nie wiem, czy Boski, bo Boski jeszcze jest młody. Czy Boski pamiętasz jeszcze kolejki, jakie były przed warsztatami? Ludzie się nie zapisywali, tylko czekali w kolejce? Nie pamiętam, bo tylko pamiętam, zawsze były na czas. Zawsze były na czas, czyli na zapisywanie, tak? Na zapisywanie. Tak, ja pamiętam trochę więcej i pamiętam, jak tutaj się ustawiały kolejki. Najczęściej te kolejki, pierwszy mróz, pierwszy śnieg. No i ludzie czekali w kolejkach nieraz po kilka godzin i wymieniało się opony. Teraz wygląda to tak, że większość warsztatów mechanicznych też w swojej ofercie ma już wymianę opon. Większość z nas nie rzuca mechaniki na czas wymiany opon, tylko musi to podzielić, tak? Bo cały rok taka jest prawda, że żyjemy z mechaniki. Opony są tylko dodatkiem sezonowym i od kilku lat zapisujemy tylko na daną godzinę. Czyli ustawiony jest klient, przyjeżdża, robimy mu wtedy co przyjedzie, odbiera auto od razu i jedzie z wymienionymi oponami. Jest też część klientów, którzy mają taką możliwość, jeżeli widzimy, że harmonogram nie jest taki mega napięty, nieraz ktoś po prostu nie przyjedzie, nieraz ktoś zrezygnuje, nieraz nie dojedzie, nieraz się okaże, że opony, które ma w bagażniku, się nie nadają do wymiany, tak jak przykład wczoraj, ile miały opony? Wczoraj były z 7 roku. A jeszcze wcześniej też były takie stare opony. Tak, i teraz też takich opon nie założyliśmy i w tym momencie zrobiła się luka, więc jeżeli ktoś nam rano zostawił auto do wieczora, to w międzyczasie możemy takie opony wtedy wymienić. Jak wygląda u nas wymiana opon? Kiedy to się zaczyna? Tak, statystycznie widzę, że zaczyna się to wszystko gdzieś w połowie października. Wielu z was powie, że może to jest za wcześnie. Być może tak, natomiast jeżeli nasi stali klienci mają w tym czasie coś do naprawy w samochodzie czy jakiś serwis olejowy, od razu mówimy, żeby spakować opony, bo potem szkoda się umawiać, szkoda czekać na swój termin. Zazwyczaj czas oczekiwania, jeżeli już jest taki szczyt jak teraz, to jest około 2-3 tygodni na wymianę opon w samochodzie. I tutaj też takie było słuszne zdanie, jakie usłyszałem, jak żeście rozmawiali z klientem, że lepiej wymienić za wcześnie niż za późno. Tak. I to jest w tych słowach bardzo dużo prawdy, ponieważ tak jak mówiłem, od połowy października zaczynamy wymieniać. Są często, tak jak widzieliście teraz, no, temperatury, które dochodzą do około 20 stopni. Nocami zaś ta temperatura spada bardzo często poniżej zera, więc moim zdaniem tym oponom się nic nie stanie. A później ci, co czekają na pierwszy śnieg, bardzo ciężko zdobyć u kogokolwiek termin, bo tak jak już wspominałem, tutaj większość zakładów nie tylko wymienia opony, bo ciężko według mnie utrzymać się tylko z samej wymiany opon, natomiast też robi mechanikę i też starają się zapisać. U nas tak to wygląda, że albo jedno stanowisko jest na opony przeznaczone, albo są opony zapisywane na przykład do południa, od południa robimy mechanikę, albo odwrotnie. No jakoś to Magda tam układa tak, żeby było dobrze, żebyśmy i tych stałych klientów, i nowych mogli obsłużyć z wymianą opon, a żebyśmy też sprawy mechaniczne nie zaniedbali, tak? Dokładnie tak. Tutaj piszcie w komentarzach, czy według was jest to dobry system, czy te opony powinny wyglądać tak dawno, żeby były kolejki, żeby tutaj ludzie czekali i denerwowali się przy okazji, tak? Bo tutaj zamieszanie pod warsztatem, wtedy ślisko, ktoś zapomni śrub, ktoś zapomni opon, ktoś weźmie zły komplet i wtedy robią się już nerwy. Według mnie lepiej to zrobić spokojnie na daną godzinę, całą procedurę wykonać na spokojnie, bez pośpiechu, no i dokładnie. Także to jest nasza jakaś tam technika, którą stosujemy od kilku lat. Sprawdza się. Jeżeli nic
nie pójdzie nie tak, no to w tamtym roku mieliśmy jedno opóźnienie, klient czekał z tego, co pamiętam, najdłużej na wymianę opon przez jakiś tam poślizg niespowodowany naszą winą, bo bardzo często ktoś nie może znaleźć śruby zabezpieczającej, bardzo często ktoś nie przywiezie drugiego kompletu śrub do kół i bardzo często jest problem nawet z demontażem kół z piast, bo są tak skorodowane. Także różne są przypadki. Dzięki za poświęcony czas i pozdrawiam. Cześć.